Głos zabierze radny Jakub Wróblewski. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo zgromadzeni na sali. Ja co do budżetu mam kilka uwag i chciałbym je teraz przedstawić. Po pierwsze, tutaj przedmówcy moi mówili o idei budżetu partycypacyjnego, o tym, że rzeczywiście może czas skończyć sposób zarządzania tym miastem, zarządzania takiego górnego, odgórnego, na pewno takie zarządzanie kierunkowe, na wskazywanie pewnych rozwiązań, na wspólne wypracowywanie pewnych rozwiązań, kierunku, w którym to miasto ma się rozwijać, a nie łatania dziur według własnego widzimisię albo według wyrywania pieniędzy z budżetu przez różne grupy interesów w tym mieście. Wydaje się, że to jest wyzwanie, które w przyszłej kadencji powinno być dla nas ważne i powinno nam przyświecać wszystkim, to jest powinno nam przyświecać przy opracowaniu nowej strategii rozwoju miasta. Budżet to taki instrument, w którym zapisywane są nasze wspólne pieniądze mieszkańców miasta do zaspokajania naszych wspólnych potrzeb. To my jako radni, jako osoby wybierane przez mieszkańców miasta mamy ostateczny głos w decyzji nad tym, gdzie nasze wspólne pieniądze przeznaczymy. Mając świadomość równocześnie, że jeżeli przeznaczamy je w jedną inwestycję, na jeden cel, wówczas rezygnujemy z czegoś innego. Ponieważ ta kołdra zawsze jest za krótka, jeszcze nie widziałem takiego budżetu, gdzie byłyby środki na wszystko. Jakie decyzje podejmujemy, jakie decyzje inwestycyjne głównie proponuje nam pan burmistrz? Wydaje się, że znamienne tutaj są słowa pana radnego Polchęciuka. Postaram się je przytoczyć, że radni koalicyjni boją się publicznie powiedzieć, co planują, dlatego że boją się krytyki ze strony radnych opozycyjnych. Ja myślę, że boją się również krytyk nie tylko ze strony radnych koalicyjnych, ale wszystkich w mieście, bo jakby mieszkańcy wiedzieli o tym, co państwo planują, to myślę, że powinni wiedzieć. Po pierwsze wspomnę o rzeczy, która... ja przepraszam, dziękuję. Po pierwsze wspomnę o rzeczy, która do tej pory była w budżecie, ale wobec gromkiego sprzeciwu radnych, myślę, że nie tylko opozycyjnych, ale również części koalicji została z tego budżetu wykreślona. To jest rozbudowa budynku przy ulicy Farnej 4. Proszę Państwa, to jest ta buda, która tutaj na rynku stoi i szpeci od wielu lat ten rynek. Ja wielokrotnie mówiłem, że opracowanie tej dokumentacji mieliśmy wydać 61 500 zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy tej budy. Więc ta buda, z tego co się zorientowałem, co mówili radni przedstawiając na komisji, czy pani sekretarz, bodajże już nie pamiętam, miała to być zaplecze dla sceny, która w tym miejscu miała powstać. Ponieważ koszt opracowania dokumentacji to jest 61 500 zł, rozumiem, że sama inwestycja będzie dużo większa niż ta, planowana byłaby dużo większa niż ta dokumentacja, bo nie oczekuję tego, że byłaby w tym związana. Nie rozumiem celowości, proszę Państwa, tej inwestycji w przypadku, kiedy wynajęcie sceny kosztuje o 2000 zł z wyż. Więc proszę zrozumieć, ile razy musielibyśmy skorzystać z tej inwestycji, nie patrząc na koszty utrzymania, koszt amortyzacji i tak dalej, koszt obsługi tego wszystkiego, żeby to nam się zwróciło. Poza tym, proszę Państwa, ten obiekt w tej chwili ewidentnie szpeci centrum miasta i chętnie zagłosowałbym za przeznaczenie tej kwoty na ten obiekt, ale na pozycję rozbiórka budynków przemysłowych. Panie radny, tej pozycji w ogóle nie ma w budżecie. Nie, ale ja nawiązuję co do logiki pozostałych inwestycji, które zaraz natomiast nawiązuję. Ta buda, ona jest warta 500 000 i chcą ludzie dać za tą budę 500 000. Ale tego w budżecie nie ma, więc dlatego... Panie Przewodniczący, przepraszam, mogę kontynuować? Ale nie o budzie, nie o budzie. Znaczy, o obiad, który nazwałem, o którym mieścił się sklep, nie jestem, tak? To wiemy wszystko, co chodzi. To już brzmi lepiej. Proszę Państwa, chciałbym poruszyć logikę inwestycji w tym mieście. Otóż proszę zwrócić uwagę, że w budżecie przeznaczamy 1 000 000 zł na rozbudowę szkoły podstawowej nr 4. Szkoła podstawowa nr 4, argumentacją za tym jest to, że szkoła podstawowa nr 4 ma zbyt mało obiektów w stosunku do swoich potrzeb, w stosunku do potrzeb uczniów w Rubartowie. Zwróćcie Państwo uwagę przy okazji na inne inwestycje. Mamy inwestycje pod nazwą przebudowa hali targowej, gdzie mają się mieścić obiekty kulturalne.
Rozumiem, że po zakończeniu tej inwestycji część aktywności z budynku gimnazjum nr 2 lub Akademii Kultury zostanie przeniesiona tutaj do budynku obecnego kina. Po to się rozumiem, to rozbudowuje. Wobec czego zwolni się część pomieszczeń w gimnazjum nr 2. Realizujemy wspólnie z innymi gminami inwestycje Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej tutaj w Rokitnie. Rozumiem, że tam też powstaną biura, gdzie będzie mieścił się Związek Komunalny Gminy Ziemi Lubartowskiej. Związek Komunalny Gminy Ziemi Lubartowskiej w tej chwili wynajmuje pomieszczenia w gimnazjum nr 2. Proszę Państwa, w wyniku realizacji tych inwestycji, które realizujemy teraz w mieście, za chwilkę będziemy mieli kilkanaście sal lekcyjnych wolnych w gimnazjum nr 2. Proszę powiedzieć, Panie Burmistrzu, jaka jest jeszcze logika inwestować w obiekty oświatowe, skoro za chwilę będziemy mieli problem z ich nadmiarem w mieście? Może warto wreszcie troszkę posłuchać innych, którzy apelują o to, żeby zrewidować system obwodów szkolnych, zrewidować system oświaty w mieście. Może wykorzystajmy lepiej obiekty, które mamy, a nie wrzucajmy pieniądze tam, gdzie to naprawdę nie ma takiej potrzeby. Wreszcie, proszę Państwa, sama przebudowa hali targowej. Według tej dokumentacji, która była przedstawiona, no, gro pomieszczeń będzie się mieściło w piwnicy, rzeczywiście będzie miała wysokość 2,5 metra. No tam rzeczywiście, oprócz obiektów magazynowych, niewiele da się co zrobić. Natomiast sala widowiskowa, obecna kinowa, będzie miała 180 miejsc i dalej będzie w tej formie, znaczy będzie ta widownia pochyła, że tam ta widownia będzie musiała być zamontowana stale, ponieważ do niczego innego nie będzie się ta sala nadawała. Zwróćcie Państwo uwagę, że równolegle w mieście realizowana jest inna inwestycja kulturalna, którą realizuje powiat lubartowski. Powiat lubartowski, który zamierza dostosować obiekty tak zwanego starego szpitala do obiektów kulturalnych. Tam ma się mieścić powiatowy budżetowy dom kultury. I tam, proszę Państwa, również będzie budowana sala, widowiskowa, też na około 180 miejsc. Mam pytanie, czy ktoś zadał sobie trud i spróbował z miasta zapytać was, a słuchajcie, może nam nie trzeba dwóch sal, które będziemy utrzymywali o tej samej ilości miejsc, może nam trzeba jedną mniejszą, drugą większą, może spróbujmy jakoś to wspólnie rozwiązać, czy będziemy mieli dwa domy kultury z dwiema salami, do których będziemy wspólnie dokładać, bo wspólnie z naszych pieniędzy będziemy płacić i na utrzymanie jednej z naszych podatków, i na utrzymanie drugiej, bo proszę Państwa, z niczego innego te sale nie będą utrzymywane tylko i wyłącznie z naszych kieszeni. Czy Pan Burmistrz, mam takie pytanie, wystąpił z zapytaniem, z jakąś inicjatywą do samorządu powiatowego, zanim zaczął planować tą inwestycję, z pytaniem, czy rzeczywiście nie moglibyśmy jakoś wspólnie z tych obiektów korzystać? Bo założę się, że te sale na 24 godziny na dobę nie będą na działalność kulturalną obiekt wykorzystywać. Poza tym na rozbudowę tego hali targowej po Centrum Kultury wydajemy w przyszłym roku ponad 3 miliony złotych. Z dużą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, wydajemy te środki tylko z własnego budżetu, bez oglądania się na środki europejskie. Z dużą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że w przyszłym okresie programowania, już od 2015 roku, będą ogromne środki w regionalnym programie operacyjnym na rewitalizację centrów miast, również na budowę takich obiektów i przebudowę takich obiektów jak nasza hala targowa. Pytanie, dlaczego te środki teraz wydajemy, a nie poczekamy na ogłoszenie i zatwierdzenie regionalnego programu operacyjnego? Czy nie lepiej byłoby poczekać ten rok, mieć pewność, że możemy z tych środków korzystać i zaplanować te środki pomocowe? Proszę Państwa, i wreszcie inwestycja koronna chyba tej koalicji, która jest planowana, to jest budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych, tak to się nazywało, za parki. Jak najbardziej uważam, że takie obiekty są w mieście potrzebne, powinniśmy zadbać o deficyt, chociaż w ostatnim czasie powstało ich kilka, bardzo dobrze powstały, te zna się poprawia ciągle, jest potrzeba. Tylko proszę Państwa, przedstawiono nam koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania tego terenu i z pytaniem, czy to jest zupełna koncepcja, czy już jesteśmy pewni, że to tak ma wyglądać, tak ma być, odpowiedź na komisji mieliśmy, że nie, że być może jeszcze w okolicy potrzebny jest basen, być może korty tenisowe, być może jakieś inne obiekty, ale tak naprawdę jeszcze nie wiadomo. To proszę Państwa, przedstawiono nam część koncepcji, uważam, że powinniśmy wiedzieć, jak docelowo ten teren sportowo-rekreacyjny powinien wyglądać, natomiast przedstawiono nam część koncepcji, gdzie obiekty są głównie sportowe. Mało tego, pytaliśmy również pana dyrektora MOSIR-u o koszt utrzymania tych obiektów.
pan dyrektor nie był w stanie nam powiedzieć, jakie są roczne koszty utrzymania obecnego stadionu w parku. Wobec tego nie jest w stanie nam powiedzieć, jakie będą koszty utrzymania tych obiektów. Ja zakładam, że to będą koszty takie, które spowodują, że nasze wydatki na inwestycje w przyszłych kadencjach drastycznie zmaleją. Będziemy, proszę Państwa, jeździć dziurawymi ulicami, dlatego że wydajemy teraz pieniądze na obiekty sportowo-rekreacyjne. W tej koncepcji nie ma, proszę Państwa, ani krzty myślenia o tym, w jaki sposób zarobić na tych obiektach. Nie przewidziano miejsca na prywatną działalność, gdzie ajenci, osoby, które by mogły wynajmować obiekty, mogłyby prowadzić siłownię, salon masażu, tego typu rzeczy potrzebne przy prowadzeniu działalności sportowej. Nie wiem, może jakieś spa, może jakieś wellness i tego typu rzeczy, które by... Nie, no aquapar akurat nie jest dochodowy. Mam nadzieję, nie jest dochodowy, ale nie przewidziano sposobu finansowania tej inwestycji. Proszę Państwa, uważam, że to będzie obciążało nasz budżet. No i w końcu czwarta rzecz. Przebudowa Placu Piłsudskiego. Proszę Państwa, Plac Piłsudskiego w Lubartowie jest od kilku lat bardzo kontrowersyjną rzeczą. I chcemy, w budżecie miasta mamy zarezerwowane 150 tysięcy złotych, żeby ten plac wypróbować na nową postać. Nie zmienić jego charakteru, żeby służył tym samym użytkownikom, którym służył do tej pory, żeby prezentował się tylko troszeczkę ładniej, będą tam ławeczki, będą komfortowe miejsca do odpoczynku w centrum miasta. Pytanie tylko, czy to nam jest potrzebne. Pytanie tylko, czy przy takiej ilości powierzchni, wolnej powierzchni w mieście mamy Rynek 2, mamy zaraz tutaj parking przy ulicy, tutaj przy domu handlowym Jubilat i zaraz tutaj przy fontanni mamy wolną przestrzeń miasta. Czy tam potrzebna jest jeszcze jedna powierzchnia, która będzie służyła celom takim właśnie wypoczynkowym. Uważam, że powinniśmy o to zapytać mieszkańców miasta, bo to oni powinni decydować o tym, co na tym placu powinno być i co im jest potrzebne. Przeprowadzić konsultacje społeczne, zapytać po prostu tych mieszkańców. Nic takiego się nie dzieje. Państwo wyciągacie jak królika z kapelusza w budżet 150 tysięcy złotych na kostkę drukową. Bez pytania o to, co nam jest potrzebne, do czego nam się przyda. Proszę Państwa, to są właśnie argumenty mówiące za tym, że nie będę pobierał tego budżetu na 2014 rok i zagłosuję przeciw. Chciałbym jeszcze, Panie Przewodniczący, jako Przewodniczący Komisji Spraw Społecznego Publicznego zgłosić wniosek przyjęty przez Komisję. Wniosek, aby skreślić inwestycję pod nazwą przebudowa Placu Piłsudskiego i 150 tysięcy złotych przenieść na modernizację dróg w mieście. To jest wniosek przyjęty przez Komisję. Dziękuję. Plac Społeczny. Dziękuję. Ja zachęcam radnych, żeby zobaczyli nasze sąsiednie miasto Parczew, które ma rynek większy niż wszystkie nasze place w centrum razy dwa. Także to miasto ma rynek rzeczywiście duży. Także my jesteśmy większym miastem, ale mamy mało placów. Dobrze, że ten plac tutaj jest przy hali targowej, przyzwoity. Za duże z kolei.